Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Trzecia edycja stacji Pogodne Suwałki zakończy tegoroczne ferie zimowe. Niedzielna impreza rozpocznie się nad zalewem Arkadia o 12.30 pokazem ratownictwa wodnego. Kwadrans później do akcji wkroczą miłośnicy praktyki wymagającej odwagi. Nie każdy bowiem ma wystarczająco silną wolę, by zimą uskuteczniać kąpiele na świeżym powietrzu. Śmiałkowie z klubu Pingwiny z Bakałarzewa zanurzą się w przygotowanych przeręblach, a organizatorzy nie mają wątpliwości, że dołączą do nich morsy, których w Suwałkach i okolicy jest niemało. O 13.00 otwarta zostanie wioska eskimoska. To pełne atrakcji spotkanie z Dariuszem Morsztynem i jego psimi przyjaciółmi. Punkt kulminacyjny to zimowa piątka. Bieg lub, jeśli ktoś woli, marsz nordycki z charytatywnym celem. Uczestnicy wpłacają wpisowe, które zostanie przeznaczone na leczenie Lenki Lasoty, uroczej młodej damy, która czeka na operację umożliwiającą jej chodzenie. Po sportowych emocjach koncert folkowej grupy Chorpyna i na koniec fire show na wyspie. Warto się wybrać, pobawić i spędzić ostatnie chwile zimowych wakacji na świeżym powietrzu.